Witajcie w kolejnym odcinku opowieści więziennych. Dzisiaj krótka kronika kryminalna ze względu na to, że kolejny trafi zawodnik na długie lata do więzienia, zasilając tym samym grono penitencjariuszy polskich zakładów karnych. I wcale mi go nie szkoda. Powiem wam, że do zdarzenia doszło w piątek w okolicach godziny 18 w miejscowości Boguszów Gorce, to jest na Dolnym Śląsku, bliskie okolice Wałbrzycha, tamte rejony. Facet wystartował z mieczem samurajskim na drugiego człowieka, któremu w zasadzie amputował dłoń. Zadał kilka naprawdę bardzo mocnych i brutalnych ciosów z wykorzystaniem narzędzia przypominającego miecz samurajski, który to, jak być może wiecie, jest znany z tego, że jest piekielnie ostry. To znaczy broń samurajska jest po prostu uznawana za jedną z najbardziej ostrych, jakie są możliwe do osiągnięcia przez ludzkie ręce, krótko mówiąc. Dlatego właśnie wszystko, co japońskie, jest bardzo ostre i takie właśnie są też słynne samurajskie noże. Nie wyobrażam sobie, jaki to musi być ból i nie wyobrażam sobie, jak silne muszą być rany, które zadaje takie narzędzie. To jest po prostu ogromna brzytwa. Jeżeli ktoś z was kiedyś miał w ręce brzytwę, jest sobie w stanie wyobrazić, jak ostrym narzędziem może być tego typu przedmiot. I właśnie takim narzędziem przypominającym miecz samurajski w Boguszowie Gorce człowiek w wieku lat 30 zadał kilka głębokich ciosów swojej ofierze. Jak donosi portal gazetawrocławska.pl, prawdopodobnie chodziło o zazdrość, czyli krótko mówiąc poszło o kobietę. Zarzuty otrzymało trzech mężczyzn, przy czym jeden oczywiście otrzymał zarzuty usiłowania zabójstwa, a dwóch dostało zarzut nieudzielenia pomocy. To wyglądało mniej więcej w taki sposób, że dwóch mężczyzn podeszło do trzeciego, jeden z nich zadał ciosy właśnie przypominającym miecz samurajski przedmiotem. Następnie obydwaj się oddalili. Nie wiem dokładnie, jaki miał być udział tego trzeciego. Jeżeli ktoś z was coś na ten temat wie, będę wdzięczny za informację w komentarzu. Zapraszam również do rozwinięcia tego wątku na grupie na Facebooku, bo sprawa wydaje się być co najmniej interesująca. Także jeżeli ktoś z was coś więcej na ten temat wie niż Gazeta Wrocławska i inne media, które o sprawie donoszą, to będę wielce zobowiązany. A jeśli chodzi o to, co wiemy z mediów, no to człowiek, który stał się ofiarą tej napaści, przeżył, chociaż stracił bardzo dużo krwi. Ta ręka, która prawie została odcięta, została mu w odpowiedni sposób przyszyta. Tutaj ciekawostka i szczęście w nieszczęściu, bardzo blisko tego feralnego miejsca, czyli Boguszowa Gorce, jest słynny z genialnego, chyba nawet najlepszego w Polsce oddziału transplantologii kończyn szpital w Trzebnicy. Także tam są bardzo trudne przypadki, przeważnie leczone. Nie wiem, czy w tym szpitalu ten człowiek był leczony. Jeżeli nie tam, to duży szacunek dla lekarzy, którym udało się przyszyć w zasadzie amputowaną rękę, która miała przeciętą kość, ścięgna, żyły oraz były również rany tętnic, były również po prostu rany powierzchowne cięte, ponieważ tych ciosów było kilka, więc w naprawdę ciężkim stanie człowiek trafił do szpitala. Natomiast sprawcy grozi nawet dożywocie. Sąd przychylił się do wniosku prokuratora i sprawca został tymczasowo aresztowany na co najmniej 3 miesiące. Natomiast 3 miesiące to jest czas, który prawdopodobnie wystarczy do tego, żeby przygotować się do dalszych działań, do rozprawy i najprawdopodobniej skończy się to wyrokiem skazującym, także prędko człowiek ten wolności nie zobaczy. Warto tutaj dodać, że w chwili popełniania przestępstwa był pod wpływem alkoholu. Tego samego dnia policja zatrzymała sprawcę i po badaniu na alkomacie wyszło, że posiada we krwi alkohol w okolicach 1 promila. Natomiast on twierdził, że podczas całego zdarzenia, oczywiście przyznał się do winy, był pod znacznym wpływem alkoholu, co pewnie wiele tłumaczy. Dlatego po raz kolejny twierdzę, że gdyby alkohol został wynaleziony jako substancja
w dzisiejszych czasach, tak jak ma to miejsce na przykład z fentanylem czy innymi podobnymi wynalazkami farmacji, to prawdopodobnie zostałby on zakazaną substancją i za posiadanie tejże groziłyby ciężkie wyroki, dlatego że alkohol jest jedną z najbardziej wstrętnych, zdradliwych używek, jakie ludzkość była w stanie wymyślić. Jeżeli macie problem z alkoholem, to zapraszam Was do posłuchania innych odcinków na tym kanale, które traktują o właśnie tego typu zagadnieniach, a jeśli chodzi o ten odcinek, póki co mam wrażenie, że temat wyczerpałem. Jeżeli coś dowiem się więcej, będę Wam oczywiście na bieżąco o tym mówił, natomiast zapraszam do komentowania zarówno pod tym odcinkiem, jak i zapraszam Was na grupę na Facebooku, gdzie pod tym filmem być może rozgorzeje jakaś dyskusja. Dzięki wielkie, trzymajcie się zdrowo i do następnego odcinka.